Szczęść Boże. Witam Państwa serdecznie w kolejnym programie Nie warto rozmawiać z księdzem. Dzisiaj mamy znamitego gościa w naszym studio, ksiądz Krzysztof Czapla, Palotyn, dyrektor Seketu Fatimskiego. Księże, ja nie mogłem się, tak powiem, nie skorzystać z okazji, jak się dowiedziałem, że ksiądz będzie nas w studio, żeby księdza zaprosić do tego programu, bo ksiądz jest specjalistą od Fatimy. Tak przynajmniej ja uważam i zaraz Państwa o tym przekonam również, że tak jest. Księże, no, o Fatimie dużo się słyszy, dużo rzeczy różnych sprzecznych są się pojawia, od teorii spiskowych po bardzo pobożnościowe historie. Czy ksiądz może tak po prostu powiedzieć, czym jest Fatima, co to są objawienia fatimskie, w ogóle o co chodzi z tym wszystkim? Ja się podzielę taką historią z mojego życia. Często lubiłem używać w konferencji pewnego obrazu. Znalazłem taki obraz i był Jan Paweł II, był Rzym, był Fatima, byli pastuszkowie, Matka Boża Fatimska, uzdrowiona Pani Santos, przykład do beatyfikacji i pokazywałem na jednym obrazie całą Fatimę. I tak nagle mi kiedyś olśniło, no właśnie, ale na tym obrazie nie ma w ogóle Fatimy. To są wszystko okoliczności związane z Fatimą, ale tam nie ma istoty. Dla mnie osobiście takim przełomem to była właśnie śmierć księdza Mirosława Drostka. On rozsławił Fatimę w Polsce, a kiedy umierał mając na ustach, na języku słowa pierwsze soboty, mając na ustach niepokalane serce Maryi. Róbcie wszystko. Ostatni nasz biuletyn, który wydaliśmy w Zakopanem dla pielgrzymów, brzmiał, nosił tytuł Zwycięstwo przyjdzie przez pierwsze soboty. I dla mnie to takie było pewne otwarcie. O co chodzi z tą Fatimą? No przecież już 100 lat tyle o niej powiedziano, tyle pielgrzymek z całego świata i z Zakopanego i do polskiej Fatimy również. O co chodzi z Fatimą? No i tak naprawdę czytając orędzie, to jest krótkie. Okazuje się, że przy pierwszym spotkaniu w maju już mamy słowo klucz, zdanie klucz. Maryja mówi, przychodźcie tu każdego 13, a powiem wam, kim jestem i czego chcę. To zdanie już pokazuje, że dzień 13 nie jest istotą Fatimy. To jest tylko informacja porządkowa dla trójki dzieci. Spotkały piękną panią, przyszła z nieba. Ona im po prostu powiedziała, przychodźcie tu każdego 13. Po co? A powiem wam, kim jestem i czego chcę. No właśnie, nagle pojawia się pierwsze pytanie, kto się objawił w Fatimie? Matka Boża Fatimska. Ale tak się nie przedstawiła. Matka Boża w Fatimie powiedziała swoje imię. Przychodźcie, a powiem wam, kim jestem. No i to jest znamienne, kiedy słońce tańczy w październiku, Maryja się przedstawia. Mówi, jestem Matką Bożą Różańcową. To jest oczywiście temat rzeka, ale zwraca nam uwagę na swoje imię. Łucja tak najkrócej to streści, mówiąc w ten sposób, jeśli ta piękna pani, to jest Matka Boża Różańcowa, to z nią się nie rozmawia po portugalsku, tylko w języku różańca. To jest pierwsza podpowiedź, taka intuicja dzieci, ale powiem wam, kim jestem i czego chcę. A więc ta piękna pani przychodzi, która się przedstawi jako Matka Boża Różańcowa, skieruje do nas prośbę. Nigdy nie powiedziała do nas po ostatnim objawieniu módlcie się, przychodźcie każdego 13. Ale powiedziała zupełnie inne słowa. Powiedziała o różańcu. Mówimy, że Matka Boża w Fatimie prosi o modlitwę różańcową. Absolutnie. Chcę zaprzeczyć, tak? Matka Boża nigdy nie powiedziała. Matka Boża powiedziała odmawiajcie codziennie różaniec. Zwróćmy uwagę, jedno słowo, ale już ile wnosi. Jeśli chcę być wierny prośbie Maryi, to odmawiam codziennie różaniec. To jest coś, co już było znane, a tym nowym, tą istotą, duszą, sercem Fatimy jest nabożeństwo do jej niepokalanego serca. Bóg pragnie ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Przybędę prosić o poświęcenie Rosji memu niepokalanemu sercu i o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty. Oto jest Fatima.
Jeśli ludzie me życzenia spełnią, Rosja się nawróci, zapanuje pokój, nadejdzie czas triumfu mego niepokalanego serca. Jakże, chociaż to minęło 105 lat, jakże te słowa dzisiaj są aktualne. Szczególnie dzisiaj, w kontekście tego, co się dzieje na wschodniej granicy. Jakże bardzo potrzebujemy tego. Recepty Boże są ponadczasowe, ale z drugiej strony, jeśli są to objawienia prywatne, uznane przez Kościół, to znaczy, że Bóg wkracza w naszą historię. Nie przypadkowo. Nie z gdzieś jakichś takich czy innych nieznanych nam intencji. Dla naszego dobra Bóg wkracza w konkretnym czasie historii w danym miejscu w nasz świat. Z orędziem, które ma nam pomóc. Kiedy ta dzisiejsza Rosja, której widzimy jej błędy, rodziła się, o czym jeszcze świat nie widział, nie zauważał tego, Maria Fatimie zapowiedziała. Kończy się Fatima. Rodzi się Rosja przez rewolucję październikową. Niezwykłe. Jak ksiądz ocenia, czy to orędzie, czy to objawienia fatimskie, jakie mają znaczenie dla Polski i świata? No to dużo już padło oczywiście, tak? Ale jakby syntetycznie spróbować odpowiedzieć o tym. Miejmy świadomość, to co powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI. Prorocka misja Fatimy jest niewypełniona. Wtedy świat zalały różne informacje o jakichś kryzysach, kataklizmach, wojnach czy końcu świata. Tego Ojciec Święty nie powiedział. Powiedział o prorockiej misji, która jest niewypełniona. A co jest prorocką misją Fatimy? Nawrócenie Rosji. Czas pokoju dla świata i triumf niepokalanego serca. Znamienne jest to, bo mówimy nawrócenie Rosji. Maryja nie mówi, że Rosja będzie katolicka. Rosja zerwie z największą herezją, jak to powiedział Ojciec Święty Pius XII, największą herezją XX wieku, ateizmem. Drugie, będzie pokój. To wcale nie znaczy, że nie będzie wojen. Nie będzie wojen wywołanych przez ateistyczny komunizm. Tak podaje nam Nuncja. Takich wojen nie będzie. I nadejdzie czas triumfu niepokalanego serca. Coś tak wielkiego, o czym Nuncja powie, czytajcie Biblię. Pierwszą i ostatnią księgę Biblii. Niewiasta i jej potomstwo zmiażdży głowę węża. Oto w Apokalipsie niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. Czytajcie. To jest podpowiedź. Czym będzie triumf? Jeśli chcielibyśmy się włączyć w ten ruch, ruch fatymski, tak to już ogólnie nazwę, co powinniśmy robić, żeby to, żeby, że tak powiem, też pomóc w wypełnieniu tej misji? Jeśli Maryja mówi, jeśli ludzie me życzenia spełnią, pytanie jest nader zasadne. Jakie życzenie? Co jest życzeniem Maryi, prawda? Tu już przywołaliśmy różaniec. Nie, codzienny różaniec. I znów pojawia się pytanie, różaniec to są cztery części, a więc mam codziennie odmawiać cztery części? Nie. To w języku polskim mówimy części czy też tajemnice. W większości języków mówimy o tajemnicach różańcowych, które rozważamy w czasie modlitwy różańcowej. A więc różaniec, o który prosi Maryja, to jest pięć tajemnic, na których rozważamy, czy część radosną, bolesną, światła, czy chwalebną. Jeśli odmówiłem pięćdziesiątków, spełniam prośbę Maryi, jeśli odmawiam różaniec codziennie. Druga prośba tyczy nabożeństwa do jej niepokalanego serca. Kościół, świat, Polska dokonały uroczystych aktów poświęcenia się niepokalanemu sercu. By o tym nie zapomnieć, by ten akt się uwewnętrzniał, są nowe pokolenia, więc każdy z nas potrzebuje przypomnienia. Jest Dzień Maryi Królowej, 22 sierpnia. Tego dnia cały Kościół ma ponawiać poświęcenie się niepokalanemu sercu. Chrystus Król, poświęcamy się sercu Jezusa. Maryja Królową, poświęcamy się niepokalanemu sercu Maryi. I to, co jest największym wyzwaniem, to jest stała praktyka pierwszych sobot miesiąca. Nie tylko, żeby to była sobota, nie tylko jakieś nabożeństwo, tylko konkretnie, tak jak to było ślubowane, zgodnie ze wskazówkami, jakie dałaś w Fatimie. Czyli jak pierwsza sobota, to nie coś, tylko tego dnia lub wcześniej spowiedź, a w pierwszą sobotę komunia święta, różaniec i kwadrans medytacji. I jeszcze jedno, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o całe nabożeństwo
intencja wynagradzająca. Świadomie chcę pocieszyć, praktykując różaniec, medytację, komunię, świętą spowiedź, chcę pocieszyć serce Maryi. Jeśli to będzie, żyjemy nadzieją, że wnet nadejdzie ten czas pokoju, nawrócenia Rosji i triumfu serca Maryi. Często się słyszy też, że z tymi pierwszymi sobotami jest związana jakaś obietnica Maryi. Pierwsza to słowa Maryi, kiedy ona prosi o pierwsze soboty, mówi o tym, że ktokolwiek je praktykuje, obiecuje przyjść z wszystkimi potrzebnymi łaskami, potrzebnymi do zbawienia. A więc miejmy świadomość, każdy z nas, może jak jest młody, zdrowy, silny, nie myśli o tym, co będzie w dniu śmierci, ale mamy i osoby bliskie, które może są chore, cierpiące, które czasem obawiają się tego momentu. Niezależnie od tego, kim jesteśmy i z kim rozmawiamy, Maryja nam obiecuje, jeśli to uczynisz, ona obiecuje przyjść z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia. A więc przeprowadzi nas przez ten ostatni próg z rzeczywistości ziemskiej w wieczność. Ale jest jeszcze coś większego. Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników, aby ich ratować. Zwróćmy uwagę, tak samo jak Maryja powie, biedna Rosja, którą trzeba ratować. Jakże to wydaje się dzisiaj aktualne i pomocne dla nas, bo łatwo potępiać agresora. Rosja jest agresorem. Ale Maryja widzi za tym złem człowieka. Człowiek nigdy nie był źródłem zła. Stąd powie biedny grzesznik. O Rosji, która za jej przyczyną zginą całe narody, Maryja powie biedna Rosja. Możemy ich uratować. Święty brat Albert, jak zobaczył w Krakowie tą nędzę materialną i powiedział, z tej nędzy wyrwać jednego człowieka to już wiele. A Fatima nam mówi, jak ratować całe narody. Uratować z tej nędzy nie tylko materialnej, duchowej. Uratować ich na wieczność. Jednego uratować przed piekłem to już wielka sprawa. A uratować narody? Mamy ku temu lekarstwo. Księże, z Fatimą wiąże się wiele ruchów, ta droga fatimska, czy ten ruch fatimski zaprowadził wiele różnych inicjatyw. Ja wiem też z wcześniejszej rozmowy kularowej, że ksiądz coś ma wspólnego z mężczyznami, przepraszam, z męskim różańcem. Proszę powiedzieć coś o tym. Bardzo ciekawa rozmowa miała miejsce właśnie z panem Arturem Wolskim, który zainicjował męski różaniec. On kiedyś zachwycił się, widząc na krakowskim przedmieściu, drogę krzyżową. Zobaczył, tu świat przygotowuje się do Wielkanocy, ludzie biegają na zakupy, a tu nagle środkiem głównej ulicy Starego Miasta idą ludzie z krzyżem i się modlą. Pomyślał sobie w ten sposób, gdyby tak szli sami mężczyźni. Środkiem głównych miast, na przykład z różańcem w ręku. Jako ojciec, jako dziadek, jako syn. Przyszła mu myśl, żeby właśnie zorganizować taką modlitwę. I tak się złożyło, że kiedyś właśnie dzwoni do sekretariatu fatimskiego, zapraszając mnie do udziału w tej modlitwie, by poprowadzić męski różaniec. I odczytuje mi, co tam będzie się działo w tą pierwszą sobotę miesiąca. I zaprasza mnie na nabożeństwo pierwszej soboty. Mówię, proszę pana, bardzo jest mi miło, że ktoś mnie w Zakopanem znalazł z Warszawy, ale pan mnie zaprasza na pierwszą sobotę, która nie ma nic wspólnego poza dniem z pierwszą sobotą. A jak być powinno? Co być powinno? No więc w ten dzień Maryja w Fatimie, ukazując się dzieciom, przekazuje światu prośbę. Spowiedź, komunia, różaniec, medytacja, intencja wynagradzająca, ratujemy świat. To będzie tak, jak prosiła Maryja. Nieważne są plakaty, godzina się zgadza, to tego dnia będzie ta modlitwa, nie tak jak my chcieliśmy. Bo program był naładowany elementami patriotycznymi i religijnymi, bo to taka ludzka inwencja i to, i to, i to. Nie, będzie tylko to, o co prosiła Maryja. I tak zrodził się męski różaniec. Z pragnienia, by mężczyźni odpowiedzieli wiernym
wierną realizacją tego, co prosiła Maria w Fatimie. I stąd przechodzą przez główne ulice, rynki, centra miast, nie jako grupa, tylko właśnie w szyku dwójkowym, żeby przypominać, że to jest wojsko. Nie jakaś grupa przypadkowych ludzi, tylko grupa ludzi, która idzie z ręku, mając w ręku różaniec, pokazuje wszystkim, jestem ojcem, jestem synem, jestem dziadkiem, jestem katolikiem. Świadectwo. I chcę pokazać, że ja też kocham Maryję. Wypełniam zarazem to, co prosiła Maryja. I tak zrodził się męski różaniec, który rozwija się w wielu miejscach w Polsce i za granicą. To jest niezwykłe, dlatego że to już kolejna taka inicjatywa męska. Znamy wcześniej mężczyzn świętego Józefa, słyszeliśmy o rycerzach Kolumba, też wojownicy Maryi. Męski różaniec. Wydaje mi się, że to wyraźnie Pan Bóg chce, żeby tych mężczyzn wyciągnąć z tych zakątków Kościoła, żeby oni jednak podjęli tą inicjatywę i tą rolę przywódcą. Ja odbieram to tak może, troszkę jeszcze może bardziej prosto, bo jeśli Maryja dopomina się o codzienny różaniec, różaniec sam się kojarzy raczej z niewiastami i to raczej o wieku sędziwym. Maryja nie mówi, jak starsze osoby schorowane wezmą do ręki różaniec. Maryja mówi, jeśli ludzie. Jest to przepiękne świadectwo, kiedy mężczyzna, który wydaje się, jest co do siły, możliwości, może więcej, prawda? Też bierze do ręki różaniec i mówi, że dla mnie Bóg, Maryja, to ktoś bardzo ważny. Bez których, chociaż mam siłę i tak dalej, nie poradzę sobie. I to jest najpiękniejsze, co może być, kiedy syn, córka zobaczy, mój tatuś kocha Maryję, kocha najlepszą matkę i daje temu wyraz. Bo, jak to powiedziała Łucja, gdyby różaniec nie był ważny, to Matka Boża nie przypominałaby go nieustannie. A skoro go nieustannie przypomina, to musi być ważne. Księże, tak mi się wydaje, że dobrze było też opowiedzieć troszkę o tym, co chcą zrobić na co dzień, czyli o sekretariacie fatimskim, o tym, jak powstał, jakie są główne jego inicjatywy. To może być też ciekawe dla naszych widzów, co się w ogóle dzieje. Sekretariat fatimski zrodził się po peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej, która miała miejsce w Polsce w roku 1995-1996. To jest ta figura, którą Wyszyński przekazał tam na Krzyptówki, czy to jest coś to innego? Była figura pielgrzymująca, kiedy Episkopat Polski, Rada Stała, pojechała do Fatimy. Mhm. Była delegacja i tą figurę przywitano, zabrano do samolotu i ona peregrynowała po głównych miastach w Polsce przez ponad rok. Nawiedziła wszystkie diecezje i w tych diecezjach po kilka znaczących parafii. I właśnie ksiądz Drozda świętej pamięci, twórca polskiej Fatimy. Matka Boża przyszła, tyle ludzi nosiło ją na swoich ramionach w znaku figury. I co, wyjechała? I co? To po to była peregrynacja? Trzeba zrobić coś, o co ta Matka Boża prosi. Skoro to już my ją powitali, ugościli, pokazali swoje włości, to trzeba, żeby teraz te dzieci, które ją tak powitały swoją matkę, zrobiły coś, co wypełnia prośbę tej pani. I w ten sposób łatwo wzywać do różańca, do pierwszych sobót, mówić o nabożeństwie do Serca Niepokalanego. Ale wszyscy wiemy, potrzebujemy jakiejś pomocy, jakieś ulotki, folderu, książki, cokolwiek. Więc zrodził się sekretariat fatimski jako taka agenda, która miała animować, przygotować publikacje. Początkowo to była tak zwana Biblioteka Fatimska. Mnóstwo publikacji nawet o samej Fatimie, żeby ją poznać. Więc publikacje, materiały, foldery, żeby animować. Skoro matka była u nas, zróbmy cokolwiek z tego, co prosiła. Takie było główne założenie sekretariatu fatimskiego. Po śmierci księdza Drozdka, skoro nam zostawił jakby w testamencie, zwycięstwo przyjdzie przez pierwsze soboty. No właśnie, to był rok 2007. Przypomnijmy sobie 15 lat temu. Nie mówiło się wiele o pierwszych sobotach. Więc to był taki... Skoro to zostawia ten, który tworzył polską Fatimę, szaleniec niepokalany, znamienną się rodzi rok po śmierci Maksymiliana Kolbe, 14 sierpnia. Skoro nam to zostawił w testamencie, to zróbmy, żeby świat poznał prawdziwą Fatimę. To zrodziła się tak zwana Wielka Nowenna Fatimska. Powróćmy do źródła. Przywołajmy treść orędzia, nie to, co świat napisał, a wszystko się też toczyło w kręgu sensacji, czy tajemnicy i tak dalej.
wróćmy do źródła. O co prosi Maryja? I przez 9 lat przywoływaliśmy w różny sposób, żeby sięgnąć do źródła. O co prosi Maryja? Zakończyło to się pięknym aktem na Krzeptówkach, kiedy to właśnie na stulecie objawień w polskiej Fatimie cały episkopat, rząd, pan prezydent, premier, parlamentarzyści ponowiono akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu. Na nowo podjęto nowe czasy, nowe wyzwania, nowe znaki czasu. Idziemy drogą Fatimy. Stulecie było. I wiele osób, które uczestniczyło we współpracy z sekretarzem fatimskim w tym dziele, żeby sięgać do źródła, mówią to, co poddajemy się. Przecież w wielu parafiach, w wielu miejscach, jeszcze ludzie nie słyszeli o pierwszych sobotach. 9 lat! To zrodziło się dzieło krucjaty jednej intencji. Ktoś powie, tu mamy serce niepokalane, pierwsze soboty, różaniec, to jakaś krucjata. O co chodzi? 9 lat różnej działalności, apostolstwa, prośby, informacji. Jest jakiś ogromny opór. Jeśli to jest lekarstwo na zło, widzimy, jak zło używa, stawia wszelkie bariery, by ten głos nie został usłyszany. Skoro Maryja mówi w czerwcu, Jezus pragnie, abym była bardziej znana i miłowana, pragnie nabożeństwa do mego serca niepokalanego, to mamy intencję. Jeśli w tej intencji złączymy jakiekolwiek dobro, to mamy oręż duchowy, który krzyczy do Boga, Boże pomóż. W jakiej intencji? By Maryja była znana, miłowana, by to orędzie, które się świat poznał w Fatimie, żeby ludzie poznali i zrealizowali. I stąd właśnie jest krucjata, która może gdzieś jakby tak nie współgra, to pierwsze soboty, czy właśnie, czy różaniec, to jest to dzieło modlitewne. Zaprasza wszystkich, żeby ziarenko dobra złączyć z tą intencją. By Matka Boża była znana i miłowana, by jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat. Omadlamy, jeśli głos Fatimy jest ważny. Ma on wpłynąć na bieg świata, ratować Rosję, przyczyni się do pokoju dla świata. Ma nadejść triumf niepokalanego serca. Jeśli to ma się stać, jeśli to są tak ważne lekarstwa, modlimy się przez tą właśnie jedną intencję, żeby się otwierały ludzkie serca, żeby podjąć różaniec, podjąć pierwsze soboty, by w końcu nadszedł inny, lepszy czas. Księże, ja słuchając to oczywiście zapewniam, że my się włączamy w niniejszym w tą całą inicjatywę. Także sądzę, że już wkrótce nasze anteny Państwo będą mogli zobaczyć owoce tej naszej współpracy. Jest to niezwykle cenne i ważne, tak mi się przynajmniej mi wydaje. Więc księże, bardzo dziękuję za rozmowę. Ogromna to była przyjemność. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże.